miesiące wyrywano mu brodę. Jeżeli masz brodę, pociągnij się za brodę. Zobacz, jak to boli. Bito go po twarzy. Przebito mu gwoździami nadgarstki, stopy. Umarł w potężnych bólach i cierpieniach. Dla Ciebie Jezus umarł na krzyżu. Jeżeli ten Jezus, który dla Ciebie umarł, On zamieszka w Twoim wnętrzu, w Twoim duchu, prawdziwie wolnym będziesz. To jest obietnica z krzyża. Powtarzam, jeżeli ten Jezus, który został przybity do krzyża i w strasznych cierpieniach skonał 2000 lat temu, zamieszka w Twoim duchu, prawdziwie wolnym będziesz, tak jak ja jestem prawdziwie wolnym człowiekiem. Nazywam się Przemysław Więzik i osobiście spotkałem żywego Boga w swoim życiu. Otworzyłem swoje serce na kolanach pewnego wieczora w pokoju, gdy wstałem następnego dnia. Stałem się nowym człowiekiem, jako nowe stworzenie, ponieważ żywy Bóg, Król Królów, Pan Panów zamieszkał w moim wnętrzu i uwolnił mnie od samego siebie. Przyjaciele, czy Ty znasz żywego Boga? Być może chodzisz do kościoła, być może modlisz się w jakiś sposób, coś mówisz gdzieś tam w przestrzeń, ale mam pytanie, czy masz bliską, osobistą, intymną relację z kochanym tatusiem, jakim jest Bóg, z tym kochanym tatusiem, który posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął. Tak jak ja, przyjaciele, ja nie zginę. Ja mam życie wieczne. Mam życie wieczne, mam. Mam życie wieczne i chętnie podzielę się z Wami swoją historią. 12 lat temu oddałem swoje życie Jezusowi na kolanach. Płakałem nad swoim życiem. Byłem nieszczęśliwym człowiekiem. Ale wiecie co? Widziałem zmianę w życiu pewnego przyjaciela moich rodziców. On poznał Boga. Ja mówię, ja też Go muszę poznać. Ja nie wiedziałem, nie potrafiłem tego nazwać, ale wiedziałem, że Janusz znał Jezusa. I tak mu się przyglądałem. Mówię, ja muszę tak jak On. Powiedziałem do Niego, co mam zrobić. On mówi, oddaj Mu swoje życie. Jak to zrobić? Po prostu zapragnij tego. Jezus mówi, ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie do mnie. Przyjdź do mnie. A z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Ja powiedziałem, ja Cię pragnę, Jezus. Ja Cię pragnę. Pragnę Cię, ja Cię nie znam. Ja Cię pragnę, wiesz? I w moim wnętrzu coś się zmieniło. Nie potrafię tego nazwać, ale przeczytałem o tym w Słowie Bożym. Dowiedziałem się, że narodziłem się na nowo. Narodziłem się z nieba. I wiecie co, przyjaciele, ja idę do nieba. Ja wracam do domu. Mam dla Ciebie wiadomość. My tu jesteśmy na chwilę. Nie wiadomo jak długo, jesteśmy na chwilę. Ja wracam do nieba. Powiedz mi, gdzie ty idziesz? Kiedy umrzesz, kiedy odejdziesz z tego świata, twój duch i twoja dusza gdzieś pójdą. Mam pytanie do ciebie, gdzie ty dzisiaj zmierzasz? Ja, przyjacielu, idę do nieba, ponieważ 2000 lat temu ktoś zapłacił za tą potężną cenę. Oddał swoje życie z miłości. Wiecie co? Ja jestem miłością. Ja dzisiaj jestem w stanie kochać drugiego człowieka. Nienawidziłem ludzi, byłem egocentrykiem, wykorzystywałem ludzi, żyłem w lękach, podpinałem się pod sukcesy innych. Sam nie mogłem dojść do wielu rzeczy, a dzisiaj ja wiem, że mam dobrego Ojca, który ma o mnie staranie, ponieważ ja pojednałem się z Nim, pojednałem się z Bogiem, Ojcem, ponieważ oddałem swoje życie Jezusowi. Powiedziałem, Jezu, przyjdź i uratuj mnie, bo mi się już nie chce żyć. Wiecie co? Nie chciało mi się żyć. Zachorowałem na depresję. W tym kraju 5000 ludzi rośnie, odbiera sobie życie z powodu depresji. A ja wam coś powiem. Depresja to jest demon. Depresja to jest duch ściśnienia. W Izajaszu, w księdze Izajasza możemy o tym przeczytać. Ja siedziałem, trzymałem leki przeciwdepresyjne w rękach. Paradoksalnie jeździłem wcześniej przez lata i szkoliłem lekarzy, internistów i psychiatrów, jak stosować leki przeciwdepresyjne. Sam siedziałem, zdiagnozowałem sobie ciężką depresję, siedziałem z lekami, powiedziałem, ja jestem zdrowy, przecież ja jestem Twoim synem. Boże Ojcze, ja jestem zdrowy i wywaliłem tabletki. Nie miałem od tego czasu jednego złego dnia, a miałem ciężką depresję. Przyjaciele, w tym kraju naprawdę nie jest problemem
żeby człowiekowi było źle. A Jezus mówi: przyjdź do mnie, ty, który jesteś spracowany, zajechany, obciążony kredytami, obciążony problemami, komornikami i innym syfem. Przyjdź do mnie, a ja cię nie zostawię, nie opuszczę. Jest napisane: trzciny nadłamanej nie dołamie. Jeżeli dzisiaj jesteś załamany i zajechany jak koń po westernie, mam dla ciebie wiadomość. Jezus Chrystus chce cię podnieść. Chce cię podnieść tak jak mnie podniósł. Ja nazywam się Przemek Więzik. Mogę tutaj stać z podniesioną głową. Wiecie co? Bałem się ludzi. Bałem się patrzeć ludziom w oczy. Było mi wstyd i było mi źle. Zawiodłem wielu ludzi w swoim życiu. Dzisiaj mam prawdziwych przyjaciół. Mam ludzi, którzy mnie kochają i wierzę, że położyliby za mnie życie. Ja sam jestem w stanie kochać drugiego człowieka. Wiecie co? Człowiek nie jest w stanie doświadczyć prawdziwej miłości poza żywym Bogiem. Nie ma bata, ponieważ to On jest miłością. Jezus jest miłością. Jezus jest miłością. Jezus jest żywym Bogiem i On jest źródłem miłości, początkiem miłości. I we mnie jest ta miłość. W moim duchu rozlana jest miłość przez Jezusa Chrystusa, który zapłacił cenę, podkreślam, bardzo ciężką cenę. Uwielbiam Cię, Jezus, za to, co zrobiłeś dla mnie, że ja mogę tutaj stać, dzielić się Tobą. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zajechani, spracowani, którzy macie nieszczęśliwe rodziny, związki. Powiem Wam, co to znaczy spotkać żywego Boga. To jest, mam dla Ciebie wiadomość z nieba. Kocham Cię, córko. Wróć do domu ojca. Come on! Dzisiaj jest czas zbawienia, przyjacielu. Dzisiaj jest czas łaski. Przyjdź do mnie, pomodlę się z Tobą. W prostych słowach, jeżeli pragniesz zmiany w swoim życiu, zmiany, ja mam coś więcej dla Ciebie. Mam dla Ciebie wymianę człowieka, którym dzisiaj jesteś. Możesz wymienić na nowe stworzenie. Wiecie co? O to chodzi. Chodzi o to, żeby stać się nowym stworzeniem. Jezus umarł 2000 lat temu na krzyżu w potężnych cierpieniach. Ja z Nim umarłem tam na tym krzyżu. I narodziłem się na nowo. Narodziłem się na nowo. Narodziłem się do nowego życia. I stoję dzisiaj przed Wami. Mam 34 lata. I wiecie co? Mam drugie dzieciństwo. Ja czuję się jak takie małe dziecko szczęśliwe, które sobie biega gdzieś tam na łące. Codziennie rano wstaję i dziękuję Bogu za to, że mnie uratował od samego siebie, od syfu tego świata, od trosk, ponieważ to jest dobry ojciec. Dobry ojciec, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzcie w Boga, wierzcie w moje słowa. To są słowa prawdy. Ja jestem prawdą, ja jestem drogą, ja jestem życiem. Tak mówił Jezus 2000 lat temu. Ja dzisiaj jestem żywym światem. Świadectwem tego, że Bóg jest. Przyjacielu, Bóg jest. Bóg jest żywym, dobrym, kochającym Ojcem, ale też jest szalenie niebezpiecznym Bogiem. Wszystko poza Chrystusem jest bardzo niebezpieczne. Czy Ty pojednałeś się z Bogiem? Jest jedyna szansa, jedyna możliwość. To jest oddać Mu całego siebie. Wiecie co? Sprawa grzechu, czyli błędu, jest załatwiona. Problemem człowieka nie jest grzech. Problemem człowieka jest nieznajomość Boga osobiście. To jest jedyny problem człowieka. Oddaj Mu swoje życie. Zawołaj do Niego: Jezus, ratuj mnie! I On przyjdzie i uratuje Cię. To jest bardzo proste. Powiedz Mu: ja nie znam Ciebie. Ja nie znam Ciebie, ale chcę Ciebie poznać. Jezus mówi tak: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście strudzeni i zajechani, a ja dam wam ukojenie, dam wam łagodność, dam wam miłość, dam wam ciepło. Każdy szuka miłości, Ja tą miłość znalazłem, stałem się źródłem tej miłości, mam ją rozlaną w duchu, dzięki Bogu żywemu. Kocham Cię, tak mówi Bóg Ojciec, i przyjdź do mnie, dzieciaku.